Witajcie w samym środku czarnego serca. W internecie nie można wierzyć we wszystko, co się zobaczy lub przeczyta, zwłaszcza jeżeli wiadomość ląduje na stronach takich jak 4chan. Rzeczywistość nie zawsze jest taka prosta, jak się nam wydaje, a internet jest pełny troli chcących rozszerzać fałszywe informacje, kierując się różnymi powodami. Czy jest ona prawdziwa, czy nie? Weryfikacja zostaje w naszych rękach. Na 4chanie urodziło się wiele spraw kryminalnych, a znaczna większość z nich okazywała się być zmyślonymi historiami lub wpisami bez pokrycia, ale w 2014 roku pojawił się jeden post, który całkowicie odmienił pogląd na internetowe śledztwa. Okazuje się, że dużo trudniej jest udusić kogoś, niż jest to pokazane na filmach. Tymi słowami anonimowy jeszcze użytkownik 4chana otworzył kolejny wątek, dołączając do posta realistyczne zdjęcie kobiety, którą przed chwilą rzekomo zamordował. Oczywistym jest, że nie mogę wam tego zdjęcia pokazać, ale mogę je natomiast opisać. Leżąca na łóżku twarzą do góry naga kobieta ma zamknięte, opuchnięte oczy. Cała jej twarz, włącznie z wargami, jest mleczno-biała, a na jej szyi widać cienką, krwisto-czerwoną linię po zaciśniętej na niej sznurówce. Zdjęcie obejmuje głównie popiersie kobiety oraz część łóżka, na którym leży. Ewidentnie nie jest to fotomontaż. Pod postem rozpoczęła się dyskusja na temat prawdziwości zdjęcia, jednak w większości komentarzy naśmiewały się z tej sytuacji, bo jak wcześniej wspomniałem, tego typu akcje w zwyczaju miały być zmyślonymi historiami. Pojawia się kolejny wpis autora, w którym ten pisze: tak cholernie mocno walczyła. Do wpisu dołączone jest kolejne zdjęcie przedstawiające całą sylwetkę roznegliżowanej kobiety. Widać tu jej charakterystyczne tatuaże oraz sznurówkę, którą kobieta została uduszona. Społeczność 4chana nie dawała za wygraną w osądzaniu posta jako fałszywego, lecz po drugim zdjęciu zaczynała się bardziej polaryzować. Anon dodaje trzeci, ostatni już wpis ze zdjęciem. Sprawdźcie wiadomości z Port Orchard w Waszyngtonie za kilka godzin. Jej syn zaraz wróci ze szkoły. Znajdzie ją, a potem zadzwoni na policję. Chciałem podzielić się z Wami zdjęciami, zanim mnie znajdą. Kupiłem pistolet na kulki wyglądający dość realistycznie. Kiedy przyjadą, wyciągnę go i popełnię samobójstwo, prowokując policjanta do tego, żeby mnie zastrzelił. Rozumiem wasze wątpliwości. Po prostu sprawdźcie te jebane newsy. Muszę się teraz pozbyć telefonu. Historia 4chanowego mordercy się tutaj jednak nie kończy. Tak jak napisał Anon, choć bardziej powinienem powiedzieć David Kalak, syn kobiety wrócił do domu i widząc, co się stało, zadzwonił po swojego ojca, który docierając na miejsce wezwał policję. Ofiarą okazała się być Amber Coplin. Kobieta została odnaleziona w tej samej pozycji, w której widoczna jest na zdjęciach. Jedyną różnicą jest jednak to, że została ona przykryta kocem, a jej głowa leżała oparta o poduszkę. Pod poduszką znajdował się dowód ofiary z wydrapanym napisem Dead. Przeszukując resztę domu, znaleziono napis na obrazie o treści: ona mnie zabiła pierwsza, a na zasłonach okiennych złe wiadomości. Inwestygacja wykazała, że przed uduszeniem kobieta została pobita, a podejrzenie zabójstwa spadło na pierwszą osobę, która przyszła na myśl śledczym. Jej chłopaka Davida. I słusznie. Odnalezienie Davida nie było trudne. Po zabójstwie widziany był w sklepie, gdzie kupował wcześniej wspomnianą zabawkową broń i wódkę. W tym samym momencie wysłał swojemu koledze SMS-a o treści: ostro zjebałem i będę miał kłopoty. Wyłączył telefon, żeby uniknąć śledzenia GPS i wyjechał do Portland w stanie Oregon. Tego samego wieczora został zauważony przez policję, która ruszyła za nim w pościg. Niefortunnie dla nich Kalak uciekł. Nie przeszkodziło to im jednak w poszukiwaniach i kilka godzin po nieudanym pościgu udało się odnaleźć tropy Kalaka, a to wszystko głównie jego zasługa, ponieważ dobrowolnie oddał się w ręce policji. W jego mini pseudoobozie, który rozbił w pobliskim lesie, znaleziono m.in. notatkę spisaną przez niego na szybko markerem permanentnym. Jej treść brzmi: zabiłem Amber Coplin. Udusiłem ją rękoma, a następnie sznurówką. Nie miałem żadnego powodu, poza tym, że byłem pijany, a ona mnie wkurwiała. Uciekanie przed policją było mega fajne. Nawarstwiająca się ilość wyroków sprawiała, że nie byłoby nic, co mogłoby Davida uratować przed odsiadką. I swoją drogą słusznie. Skazany został na 82 lata więzienia, więc można śmiało powiedzieć, że otrzymał wyrok śmierci. Administracja 4chana szybko usunęła posty, które opublikował Kalak, aczkolwiek zdjęcia i materiały są dalej łatwe do znalezienia w internecie. Z oczywistych względów nie będę ich udostępniał. Co dzieje się dalej z 21-letnim dzisiaj synem Amber? Tego nie wiemy. Ta sprawa pokazała, że nie wszystko, co znajduje się w internecie, jest fałszywe. Aczkolwiek podejście ludzi w tamtym okresie było całkowicie zrozumiałe.
wyśmiewali oni i szyderczo komentowali zdjęcia zamieszczone przez Davida, bo o ile dobrze kojarzę, do tego momentu nie było jeszcze tak otwartej sprawy na 4chanie i mordercy jawno mówiącego, że popełnił zbrodnię, dodatkowo obnażając się ze wszystkich dowodów na siebie samego. Brzmiało to zbyt abstrakcyjnie i tak też zostało potraktowane. Po całej sprawie jednak, wracając do zarchiwizowanych postów, sprawa wydaje się być jeszcze bardziej przerażająca. Właśnie chyba ze względu na otoczkę, jaką zarówno David, jak i reszta anonimowych komentatorów zbudowali wokół tego morderstwa. I to już wszystko na dziś. Dajcie mi znać w komentarzach, czy spotkaliście się kiedyś z nieprawdziwymi informacjami, może i równie strasznymi, i jaki macie sposób na ich rozwianie. Traktujecie je zupełnie serio, czy jednak faktycznie podchodzicie z pewną nutą sceptycyzmu? Ja tymczasem uciekam, a wy pamiętajcie jeszcze o tym, żeby walnąć Subixa. Czarne serce.